Jeżeli ty po prostu. Dobra, ale Grzesiek tego nie wie, okej? Okay? Że to jest moja druga wersja tego samego wywiadu. Krzysiek. Dobra, Natalka, się to powtórzy, albo będę, wiesz, kiedyś. Ja zawsze myślę, poprzednim razem, że jednak my twój głos słyszymy i ty jesteś dla ludzi tajemniczym głosem. W sensie, że ja generuję wszystko, a ciebie... O, idź, to jest dużo trudniej. Selena Gomez mówiła mną, tak naprawdę, tylko taką... Bardziej intensywną, no nie? Taką bardziej nastoletnią niż ja. O, Alex, ani trochę nie jesteś taka jak Justin. Nie, jestem inna, ładniejsza, ciekawsza i nie noszę nici dentystycznej przy kluczach. Tak, a ja noszę. Ale generalnie to byłam ja. To byłam ja, bo ona w ogóle miała bardzo podobne, bardzo podobny charakter. W sensie nie, że ja tyle broję czy coś takiego, ale że ona jest też taka szybka, intensywna, uśmiechnięta, dużo energii miała. No więc jakby było mi bardzo łatwo. No co ty, poważnie? Najlepsza w okolicy. Doskonale, no to w drogę. Jasne. Jesteśmy mali jak kruszyna, ale cztera. Widzisz, tato? Myślała, że Gina jej nie wykiwa, a prawie ją wypuściła. No co ty, właśnie miałam sobie zasłonić buzię. Justin, nigdy nie będziesz lepszym czarodziejem ode mnie, wiesz? Ale już jestem za dorosła. No, teraz to słyszę, że już jestem za dorosła. Alex była taka zajęta, że zrobiła kanapkę z masłem orzechowym po zewnętrznej stronie. Nie, to było specjalnie. To dostaje 40-latek zamawiając zestaw dla dzieci. To ona miała, no takie, że tam... Tak, lubiła się... Wypisałam pytania do potencjalnego lokatora. O, ja też. Masz kasę i czy nosisz mój rozmiar? Zawsze można dzielić się ciuchami. Dwóch reżyserów, jeśli chodzi o serial, Czarodzieje z Waverly Hills, pierwszy Marek, a potem... Jasne, bo mi się Waverly Hills teraz przypomniało 9210, na którym ja wyrastałam. I widzisz, a to było moje marzenie. A? Mieć taką grupę przyjaciół jak Beverly Hills. Beverly Place, teraz chciałam powiedzieć, bo starsza pani wszystko mi się ten tego. On naprawdę chce cię odzyskać. Niestety bycie wspaniałą ma też i złe strony. Tak, to był dwóch reżyserów, dokończę. Drugim był Wojtek Paszkowski i przez wiele lat razemśmy sobie nagrywali Selenkę. Ach, Sunny, zabawna mała Sunny. Kto by pomyślał, że zostawisz swój programik i oddasz swe serce królowi serialu? Och, Chad, mój mały, słodki chłopcze. Tyle głębokich oczu jest w całym Hollywood, a utonęłam akurat w twoich. Przecież! Niczego takiego nie było! Selena grała nie tylko w Waverly Place, nie miała tylko serialu, miała dwa filmy. I też gościnnie się pojawiała w innych produkcjach. Cześć! Tak? To twoja kabina? No to do środka! Dzięki! Jej! Podoba ci się pokój, a? Niestety, ale go nie widzę. O, i aż oczy szczypią od tego smrodu. Mrugaj, to pomaga. Oprócz reklamy telewizyjnej po latach wielu, jak już się zapomniało, kto był prawdziwą Seleną i zastąpiła mnie koleżanka. Naprawdę będzie źle, Natalka. No i... Dobra, nie ma co, trzeba po prostu unieść te... To, co się tutaj nawyprawia i tyle. Gram, dużo mam. Taki typ mam. Teraz. Teraz mam, taki typ mam, że gram, dużo mam. Wow. Nie chcę jej tu więcej widzieć. O dobra, jak sobie chcesz. Nie. Nie jak sobie chcesz. Ja bardzo lubię Franki i może tu przychodzić. Ja też ją lubiłem, ale już nie lubię. Franki chodzi z tobą do klasy, więc będziecie się widywać. Lepiej się z nią nie kłóć. Kamil Próban. To jest moje ulubione dziecko dubbingowe, bo mi to zszokowało, że gram mamę Kamila Próbana. Danielu. Nie powinieneś pomagać kolegom? Tak. Pijesz kawę? Tak, jest bardzo... pyszna. Przede wszystkim jesteś hunterem. To mama takiego domu zastępczego, w domu zastępczym, tak? Małżeństwo, które adoptuje dzieci. Czasowo. O, a wy troje, nie rozpraszajcie go, dobrze? Dajmy policjantom pracować. Bądźcie dziećmi, choć raz, a nie superdetektywami.
Kurde, nie pamiętam, ale to są tam tajemnicze jakieś przygody, generalnie ojciec znika. Tak, to jest taki trochę kryminalny serial. Wiesz, no ja też widzę fragment tylko tych historii. Nie chcemy, żebyś szedł sam. Kochamy cię. Jestem tatą. A ja cię urodziłam. A ja patrzyłem. Wielkie halo. Poza wszystkim, poza tymi mamami, to jestem wybierana do najróżniejszych ról i żeby nie było, że gram właśnie tylko ciepłe mamy, to naprawdę, nie chwaląc się, robię od małych dzieciątek, od takich gaworzących, do starszych pań, ptaszków, przedmiotów, no wszechstronnie bardzo. Naprawdę nie chwaląc się, uczciwie mówiąc z ręką na sercu, wszechstronnie, ale jak sobie przemyślę, co ostatnio, to naprawdę poza ptaszkami i dziećmi, mamy. To piękne, szalone i różnorodne miasto, gdzie każdy może być tym, kim chce. To nie jest zwierzogród, który wszyscy znamy. To jakieś obce miejsce. Mam małe szczęście. To gwiazd amerykańskich. No nie do końca ona jest Amerykanką, ale produkcja była amerykańska całkiem. W Zwierzogrodzie, tak, podłożyłam jej głos. Byłam aplikacją gazelą. Hej, to jeden z naszych. Już czas. To nas kosztowało aż 500 000. Co? Lokowanie produktu. Jeśli chodzi o takie gwiazdy wokalne, to jeszcze byłam Rihanną. Wykonaj rozkazy i wracaj do królestwa. Jak ci się uda, uwolnimy twoją matkę. Jak nie... To są gwiazdy, ale to nie jest tak, że one miały jakieś wielkie, wielkie role. Wiesz, tych złotych strzałów takich dubbingowych jest tak naprawdę niewiele. No, teraz jest słynna Biedronka. No ale to jest taki, wiesz, taki podarunek od losu, który dostajesz, no nie? Że dostajesz postać, którą ludzie kochają, kochają serial i to trwa latami. No to rzeczywiście Selena była podarunkiem od losu, ale może nie tak świetnie wypromowanym, no bo w tamtych czasach, mówmy się, to jednak było parę ładnych lat, internet tak świetnie nie hulał, nie? A teraz zupełnie inaczej. Super Hero Girls, Green Lantern, Zielona Latarnia, super bohaterka. O, też gram super bohaterki. Przy okazji jest chyba weganką, z tego co pamiętam, w serialu. No i jest oczywiście, jak to ja, rzutką, pełną energii, młodą dziewczyną. Och, jak się macie, Barty, Brzdąc, Słonko? Co za niespodzianka spotkać was tutaj. Cześć, Olu. Szykuje się impreza. Małą królewną, świetną, taką zadziorną, ciągle sprawiającą problemy. I ona świetna, ona mówi takim super, super przytymionym głosem. Żadne z was się nie domyśla, ani troszkę. Z jakiej okazji jest ta impreza? No przecież, szybko. Tak, znaczy nikt nic nie wie. Na razie, muszę gnać, do zobaczenia. Są produkcje, w których nie można mnie rozpoznać. Myślę, że tymi produkcjami są gry. Tam muszę często bardzo zmieniać głos i najczęściej go obniżać, a jednak jestem jasnym głosem. I jestem w jednej z gier i teraz nie chcę obrazić graczy. I Boże, obym trafiła, że jest to Hearthstone. Jest tam Maj w Pieśń Cienia, ale jeśli nie trafiłam, to mi oberwą głowę, jestem przekonana. Przez 10 000 lat służyłam jako nadzorczyni kazamatów pod górą Hyjal. Przez ten cały czas zwiec zdołał tylko jeden więzień i nikt z was nie pójdzie w jego ślady. Ta postać mówi głosem kompletnie nie moim. Niskim, bardzo ciemnym, zachrypniętym. I wychodzę zdarta po nagraniach, zawsze. Porzućcie wszelką nadzieję. Jestem Maję w Pieśń Cienia i nikt mi się nie wymknie. Rynek gier to są małe fabuły. I jak się zdarzy wejść jako postać, którą rzeczywiście tam gracze grają taką główną. Ja mam akurat taką Ashe w Overwatchu. Każdy potrzebuje rodziny. Przecież to nie fair stawiać światu czoła w pojedynkę. Nieważne, jakim jesteś twardzielem. Rodzina jest po to, żeby się wspierać. No to rzeczywiście to są po prostu historie do zagrania super. Ja mam też akurat filmy promocyjne, to są małe fabuły. W dobrych chwilach zrobią co w ich mocy, żeby ci się powiodło. A
w tych złych okażą zrozumienie, jeśli coś pójdzie nie do końca po twojej myśli. Taka wojowniczka świetna. Tutaj Kamil nie jest już moim synem. Jest moim partnerem, z którym byłam związana. Nie wiem, między nimi jest jakaś chemia, ale generalnie walczą. No i mam z nim tam świetne sceny. Nie tylko walczą. Niektórzy mają farta i rodzą się w idealnej rodzince. A inni... No cóż, inni muszą stworzyć sobie własną. Ja ostatni raz, kiedy grałam i teraz, żeby się można zorientować, ile mam lat, jak powiem, że z bratem grałam w gry te przystawki do telewizora z joystickami, nasze ulubione to były samoloty oraz, nie wiem jak się... Jezu, ten, co zżera te takie kuleczki albo kreseczki. Pac-Man. Mhm. Tak, no to wyobrażasz sobie, w co grałam. Nowoczesne gry całkowicie mnie obchodzą. Po tym, jak dinozaury odeszły, myśmy potem z moim bratem grali w gry na telewizorze, a potem długo nic i ja już je zaczęłam nagrywać. Słuchaj, Hala, przyniosłem ci z dołu to, co chciałaś, już nie musisz chodzić. Laktorze, proteiny, kryształki solu, solu, sacharoza oraz owum od galus domesticus. Znaczy mleko, mąkę, sól, cukier i jajka? Czy mówisz pomidor, a ja mówię na to licopeslikon. Harmidom, zapomniałam o Harmidomie, że muszę powiedzieć, że Harmidom nagrywam i że nagrywam Halę. I to jest świetna dziewczynka. Gra małą, mądralińską, uzdolnioną matematycznie, fizycznie, chemicznie córkę. Sapiens, w okolicy kości klinowej szaszki masz wytwór spożył i żyboczulenu. Co, ja gdzie mam? Kumę zarzucę na głowie. A to nie, to mnie przejmuj się. Wychodzę z założenia, że jako homo sapiens o przeciętnej inteligencji sam jej sobie nie przykleiłeś. Teraz nagle jak sobie rozmawiamy, to dostrzegam w tym jednak klucz. Chcę tylko powiedzieć, że dostałam pracę, jak sobie teraz gadamy. Tylko napiszę, że tak, że biorę. Kale, nic ci się nie stało? O, Kaliflo, to ty. Nagrywaliśmy to w grudniu, ja byłam straszliwie chora i to jest jedna z tych postaci właśnie, gdzie zmieniam głos. Myślę, że jestem do rozpoznania, ale ten tembr głosu jest po prostu taki drapiący, chrypiący i to było dla mnie koszmarem, bo nagrywałam to ponad chorobą. Popełniliście wielki błąd. Litości, drżę ze strachu. Jak sobie życzycie, chłopcy? Nie będzie miło! Przepoczwarzała się w dwie postaci i dogrywałam do koleżanki, która nagrała przede mną wcześniej. Trzeba było synchronicznie, dokładnie wszystkie kwestie idealnie nagrać. Świetna sprawa, bo trzeba wszystko matematycznie, idealnie wysłyszeć. No mnie się praca nie nudzi, zupełnie. Ale naprawdę właśnie dlatego, że wczoraj byłam małym, drącym się dzieckiem. Okropnym. I rzeczywiście zarłam sobie gardło i to nie był koniec. Potem właśnie ciepłą mamą, nastolatkami różnymi, a na koniec dzikim, szalonym tłumem, takim, że chce się płakać.